Hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was serdecznie na nową przygodę, na następny dodatek, tylko tym razem to będzie ten większy dodatek. Ten większy dodatek, gdzie wyczytałam bardzo różne zbieżności, jeśli chodzi o długość jego. O długość jego. O Boże drogi! Dobra, nie kończ tego zdania, bo to brzmi źle. Znowu. Gdzieś tam w pisaniu w Google stwierdziło mi, że... Przepraszam bardzo, ale musiałam. Stwierdziło mi, że ten dodatek, to przebudzenie trwa 25 godzin. Come on! A na Redditie piszą, że między 5 a 15? 5 godzin? Nie sądzę. 15, okej, mogę się z tym zgodzić, ani nie 25, no. Tak, 5 między, długość między 5 a 15 godzin. Dobra, weźmy sobie przebudzenie. Na pewno czas importować nasze save z Origina, podstawki. Tak, nie będę wam przedłużać odnośnie dodatku, kiedy, bla 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 z innego modułu. Elisa, tak, tu tam próbowałam coś, nie wiem, o co command było. Aha, chciałam ten sprawdzić. No nie, no to jest nasza postać, tylko taka goła. Goła i wesoła. A co jest zaawansowane? No nie, no to jest gdzieś tam po koronacji, tak, to końcówka, Boże drogi, importuj się. Dobra, importuj. Ciekawe, czy to będzie coś, ale czemu importujemy, to wracamy, czy to jest dalsza? Wydawało mi się, że to są wydarzenia przed dodatkiem głównym, znaczy przed główną fabułą. To są po? No zaraz będziemy widzieć. O co, come on? Nie włączasz jeszcze raz grę. Hihi. Wraz ze śmiercią arcydemona plaga została pokonana. Okej. Okay. Myślałem, że przed. Jednak pomioty nie zniknęły tak po prostu. No raczej nie. Część hordy ruszyła na północ od Denerim ku wybrzeżu. A tak a propos, ciekawe, czy się nie ten... Czy to nie nie będzie gdzieś łączone z dwójką? Nie wiem właśnie. Dobra, już się przymknę. Oglądajcie filmik fajny. Straży, masz za zadanie odbudować zakon i stawić czoło zagrożeniu. Przybyłaś do Amarantu, aby dołączyć do strażników w twierdzy czuwania dawnej siedzibie Arlachow, dziś będącej własnością zakonu. Brak należytego powitania wskazuje jednak na to, że coś jest nie w porządku. Co się dzieje? Jajco! Ale to nie jestem jak, czy co kuźne? Gdzie jest mas? Szybko, komendantko. Co jest? Come on, przecież ten. Wait a minute. Co jest grane? Czemu ja wyglądam jak ja wyglądam? Co jest? To jest, gro! A ja żebym skończyła z innym ekwipunkiem? A gdzie moje super wypaśne rzeczy? Tak płacz. Chyba to są takie ten. Te wszystkie rzeczy to są już w dodatku, nowe. Ale widzę, że mam napakowane wszystko. Co ja w ogóle mam? Płytowy hełm szarego strażnika, rękawice legionu. Szary strażnik, szary strażnik. Tarcza, czaro... No nie, te wszystkie rzeczy są moje. Pawąż. Prawda. A to nie jest ten, to jest pewnie z dodatku. To mi śmierdzi dodatkiem. To mi śmierdzi dodatkiem. Zbroja to... Patrzcie, co ja tu kurde mam. Większa dochód i perła. A ty, kto ty jesteś? Mairi? Masz Mairi. Nie do siły, dziadostwo to masz. No nic. Dobra, jadę z tym.
Aha, myślałam, że mam jakiś awans. W ogóle, który jesteśmy? Tak, chyba jakoś tak mniej więcej, żeśmy skończyli na tym 20 poziomie. No dobra. O, zepsuliście mój pasek. Dobra, ja miałam to włączone. To włączone. Chyba to włączone. Dobra, jadę. Wow, ale wolno wam to schodzi. Może coś lepszego znajdę, jakiś... Ta zbroja to taka średnia, bo to jest. No już nie żyje, no. Bohaterka Fereldenu. No wow. Dzięki, niech będą stwórcy. Jak do tego doszło? Gdzie są pozostali strażnicy? Nie wiem. Pomioty zjawiły się znikąd. Słyszałem tylko krzyki i jęki umierających. Uciekałem ile sił w nogach i wpadłem na te... Pomioty. Musisz im pomóc, musisz coś zrobić. Czy ocaleni jeszcze jacy... ocaleli jeszcze jacyś strażnicy? Ile tam jest pomiotów? Ratuj się, biegnij po pomoc natychmiast. Wydaje mi się, że zaraz za mną był jakiś mag. Możliwe, że należał do straży. Nie mam pewności. Zobaczę, ktoś znany nam? Zobaczę, się znaleźć pomoc. Na drodze musi być jakiś patrol. Komendantko, mamy mało czasu. Nieźle władasz mieczem. Nie jesteś zwykłą przewodniczką, prawda? Ty, a ty już co? Od filtrów... Lirtów zaczynasz? Ty nie jesteś ten... pomioty zaatakowały z ukrycia. To dość nietypowe. Gdzie właściwie jesteśmy? Kto tu dowodzi? I ruszajmy. Proszę o wybaczenie, komendantko. Założyłam, że zostaniemy sobie należycie przedstawione w twierdzy. Nazywam się Mairi. Byłam rycerzem na służbie u króla, aż miesiąc temu zostałam zwerbowana. Ale rytuał dołączenia nadal jest jeszcze przede mną. O kurde. Seneszal posłał mnie, bym was przyprowadziła, ale czegoś takiego się nie spodziewałam. Pomimo tego zaatakowałeś, to już ten. Plaga się skończyła, więc jak to możliwe, że są tak dobrze zorganizowane? Nie rozumiem. Ktoś nimi dowodzi? Co tu nie rozumieć? Przewodzi im ktoś inny, no właśnie. Ktoś inny, czyli nie arcydemon. No nie. Przerażająca perspektywa. Gdzie właściwie jesteśmy? Twierdza czuwania. Należała kiedyś do Arlachoła. Biorąc pod uwagę, co zrobił tobie i pozostałym członkom zakonu, utrata ziem jest prawdopodobnie najmniejszym spośród kłopotów, jakie stały się udziałem jego rodu. Kto tu dowodzi? Seneszal Varel jest zarządcą twierdzy. Jak mniemam, pracuje dla straży. Dobra, ruszajmy. Dajmy tym nikczemnym bękartom lekcję. Dobra, ale ja bym jeszcze chciała zerknąć, czy ja mam, kurde, w ekwipunku za broń, bo to jest jakieś takie... Ręczność, przepiję pancerzy do ataku. Skazi krew. Krat trafienie krytyczne do ataku, do obrażeń przy trafieniu, trucizna i ja, czemu by nie. Łuka nie chcę. O, jak ładnie. Większy wywar wytrzymałości. No. Save'a takiego i może takiego lepszego. Dobra. Bardzo mnie to ciekawi. Jak mi to będzie? Jaki strach na wróble. Krwawy lotos. Jak wiecie, nie widziałam dodatku. Nawet nie sprawdzę. No, jak cię zaraz takim jadem ciachnę, to po prostu... Szybko! Musimy uderzyć! No wow, no kurde, musimy uderzyć. Drewniana tarcza? Nie chcę. Lepszą na pewno. Mamy ogonek taki zielony. Ten miecza jest. Nie żartuj, jest głupot. Czekajcie, rozglądnę się tu po tej stronie. Ciekawe, ile mi to zajmie. Ten dodatek, ile mnie to zajmie. 5, 10, 15, czy poważnie 25 godzin.
Oj, ja cię. Tak 15 to tak umarkowany czas. W miarę sensowny. 25 to już przesada chyba. Ktoś zafantazjował sobie. Dobrze, mamy... Nie, my nie mamy, tylko ta pani ma awans. Chyba. Tak, doszły chyba specjalizacje. Te trzy tary były, ale już... Nie, duchowy wojownik jeszcze był. Obrońcy chyba nie było. Champion. Aha, tylko ona miała specjalizację. Że ty pani jesteś... tak, jesteś tarcza miecz, jak my. Fajnie, fajny ten, ta cała... Ta, kurde, jak to się nazywa, jak to nazwać? Ta broń, ta zielona, to jest... Czemu chciałam B nacisnąć? Trucizna jest. Trucizna jad, to zielone, takie świecące. B chciałam nacisnąć, bo wiecie czemu? Tak, Seven Daysy, hihi, ale to nie są Seven Daysy, ani trochę to nie przypomina ich. Dobra, chodźmy do tam, przez tą bramę. Tak, to jest jakaś dawna posiadłość Arlachoła. O, wrzeszczaczki nasze. Witajcie z powrotem. O kurde, łogr idzie. Żeśmy ostatnio się bawili łogrami i wrzeszczaczami i wszystkimi. A nie? Pamiętacie? Bo ja pamiętam. To było tak niedawno. To było tak niedawno. Mhm. Dobrze, dobrze. To już znamy. Wywar wytrzymałości. Tego chyba w podstawce nie było, tych wywarów. No dobra, już kończę pani z tym finiszem. Tam ktoś się jeszcze leje. Kto się tam leje? Kogoś, kogo znamy? Nie kojarzy cię, gościu. Gościu no name. Żołnierz twierdzy. Więc, czyli nie mogliśmy zginąć, bo jesteśmy potrzebni do tego, do dodatku. Dobra, gościu. Coś tu gdzieś, coś... Jak się rozglądam. Tu coś też, czy tak Ale dalej problemy są z schodzeniem po schodach do góry, na samym... No, niestety, no. Halo, jest tu ktoś? Albo coś? Tu jest coś. Drewniana skrzynia. Nie. Zostań sobie. No, chodź. Dobra. Na razie wsią mamy. Dziękuję. Spoko. Jeszcze nie jest po tobie. Dobra, a w którą stronę ja mam iść? A w ogóle jakie my mamy zadanie, a propsia? Odeprzyj atak pomiotów, okej. Może... Oj, tu na górę. Zapisz, więc dobrze idę. Czemu ja wiedziałam, że to się otworzy? Chodź tu, Genlock. Genlock. Dobra. Chłe. Oczywiście. Tak zrobię. Coś te wywary, znaczy te do wytrzymałości jakieś rzeczy. Tu coś jest jeszcze. No już. No nie poradziłeś sobie.
Malachit. Jak zechcesz. A, jakaś ta strzała. Nie, takich rzeczy to mnie niezbyt kusi. Zbieractwo to też nie. Poszukiwacza burz. Dziękuję. Tytule. I nie oddam. Dobra. A tu co? Tu jest twierdza wnętrzy. Czyli co? Mam do twierdzy wejść. Bo tu nigdzie nic nie widzę. Coś w ogóle jest? Jest skrzynka. Ze strzałami. O, chodź tu. Chodź tu, kolego. Klękaj. Podło. Dzięki. A ty jesteś nasza? Nasza, nie twoja, tylko nasz. To jaka twoja nasza? Co jest? Dobra, ile was jeszcze tu jest, twierdzy? No ktoś mnie obrócił krwią, no ja cię kręcę, no po prostu niesłychana informacja, no. Jak ktoś tak mógł zrobić, no. Dobra, tu nie ma nic. No chyba musimy wejść do góry, nie ma tu nic, nikogo, ani niczego. Więcej, więc... Jedną stronę, w którą możemy się udać, to jest właśnie twierdza. O, ale... Wnętrze, twierdza, tak, no. Nic innego ja tu nie widzę odkrywczego, że muszę iść gdzie indziej. Po prostu do twierdzy. No właśnie tak jak mówiłam, ten duży dodatek, właśnie ten awakening, czyli przebudzenie jest... Na pewno musi być dubbing i jest dubbing. Twierdza została zdobyta. Jak to możliwe, że strażnicy nie wyczuli nadejścia pomiotów? Nie rozumiem tego. Bo mnie nie było pobliżu. Ilu to jest strażników? Z całą pewnością dzieje się tu coś dziwnego. Ale one bardziej... Oni chyba strażnicy wyczuwają z tego, co Kaman... tak niedawno żeśmy przecież kończyli. Przed chwilą prawie, że... oni chyba tylko arcydemona, ale nie. Pomioty chyba też wyczuwają, więc... Okso Kaman... strażnicy powinni być lepiej przygotować się do obrony. Niewielu. Może z tuzin. Ale wraz z nimi przybyli także inni żołnierze. Że też pomioty zastawiły na nich tak przemyślną pułapkę. Nie wiedziałam, że są zdolne do czegoś takiego. Ktoś nimi dowodzi, już to mówiłam ci. Weźcie się w garść, rekrucie. Wow. Może powinnaś trzymać się z tyłu. Będę potrzebować pomocy. To bez znaczenia i tak je pokonamy. Tak, komendantko. Postaram się. O, wiedziałam, że to jej się nie spodoba. Będzie... Nie, kurde. Wiedziałam, czułam to po kościach, że jej się to nie spodoba ani trochę. Dobra. Oho, doszło nam nowy ten. We wszystkich? Tak, we wszystkich chyba doszły. Chyba we wszystkich. Doszły te umiejętności wojownika, doszły od tarczy, na pewno od broni dwuręcznej, od łucznictwa. Tu też te dwie broni, a też wam mówiłam. To tutaj daję włączone, a nie podtrzymane. Aha, bo bierne to są te takie. Zastanawiam się, co ma w ogóle od tarczy Moloch.
Jeśli nabudowacie na sprawie, że postać pozwala. Grupa aura. Połącz wieków. Twoich tarczy. Nie, to nie chcę. To może to? No, nie zgadza się. Ej, popyskowaliśmy. Znaczy... Czemu nie mam tego włączonego? Nie, to jest włączona, czyli nie podtrzymana. Czekajcie, właśnie. No, włączona, to się włączy. Okej. Okay. Zaś te wytrzymałości. Dobra. Zapiszmy. Zacznę sobie... A nie, bo tu jest chyba wyjście już gdzieś wyżej. Pewnie... Kurde! I tak nie otworzy. No to w drugą stronę. Drugą stronę. Kurde. Oczywiście nie naprawili chodzenia po schodach. No tu też nic nie ma, więc nawet się nie kłopoczę tym. No i co tu się dzieje? O, mamy maga jakiegoś. Czy ty nie jesteś ten, kto ja myślę jesteś? Ale chyba nie sądzę. To nie ja. Szczerze mówiąc, to w ogóle się ich śmiercią nie przejąłem. Przypominasz mi kogoś. Tamten padał na ziemię, z jego zaraz wam powiem. Zabawny bulgot. Wydaje mi się, że ta postać pojawi się w wieczce. Chyba, że go mylę z tym magiem, tym. No, zobaczycie w końcu. Może poznamy go. Jeśli to jest tak, no to wow, no fajnie. A ty kim jesteś? A więc sam zabiłeś te pomioty. Nie przepadasz za nimi, co? O nieludzkie. Kim jesteś? Czy ty jesteś ten, co ja myślę, że jesteś? Możesz mówić mi Anders, droga pani. Anders, no właśnie, kuźdę. Niestety... Poczekajcie, aż sobie wygoogluję. Tata? W twierdzy czuwania? Nie było cię tutaj, gdy się zjawiliśmy. Tak tylko piękną kobietę z całą pewnością bym zapamiętał. Ander. Zatrzymaliśmy się tutaj w drodze do wieży. To tylko krótki odpoczynek mówili, a teraz nie żyją. Jaka szkoda. Z Anders... dobra, nie będę czytać tak. Ale ty ku... No... No właśnie, to jest przecież Anders z dwójki. On też się pojawia w dwójce. Ja nie wiedziałam, że on faktycznie ten... on też jest w to... Dzięki, że się kurde w ogóle do mnie plecami obrócił. Ale tak, to jest ten Anders. On się właśnie pojawia w dwójeczce. Tak bardzo mi właśnie tak się zastanawiałam. Kurde, przecież to jest on, no nie? No to miło, miło, bardzo miło. Hej Anders, będziemy mieć romans, ja ci to mówię. O Boże drogi, może się uda. Słuchaj, nie mam czasu na dyskusję, czy ci mężczyźni byli templariuszami. W ogóle mnie nie obchodzi, kim byłeś, a więc nie jesteś szarym strażnikiem, tylko apostą. Musi być templariuszami. Tak twierdzili, choć jeśli się nad tym zastanowić, to pewności mieć nie można, prawda? Templariusze mnie schwytali i prowadzili z powrotem do wieży. Aż tu nagle, no wiecie, zaatakowały pomioty. Niewykluczone, że to jakiś znak. Co wy na to? Kurde, ty i te twoje dziwne romanse, kurde. Raczej marzenia o romansach w Dragon Age'u. Ostatni mi to tak nie pykło coś. Było dobrze, było na dobrej drodze, ale no niestety. Słuchaj, nie mamy czasu na dyskusję. To dla ciebie bardzo dogodny znak. Dałaby mi się twoja pomoc. Może powinieneś wyruszyć i to szybko. Rujeczkę? Oczywiście. Jesteś pewna, komendantko? Tak! No, ja go chcieć! Ej, ty debilu. Zajmijmy się nimi, a o tym, co stanie się później, porozmawiamy później. Później, później. Spoko. Ej, Anders, co tam u ciebie?
Opelat cię nie widziałam. Hihi. Jeszcze wojny zrobicie? W sumie no kształtny. Muszę mu teraz faktycznie wybrać. Aha, nowe rzeczy doszły. Witalność doszła, tworzenie run doszło i klarowność doszła. Tego nie było wcześniej. A tak cię rozłożę. A co ty na to? A ty masz inne skille w dwójce, a dlaczego? Dobra, dajmy mu... Uzdrowiciel dusz, aura oczyszczenia, dajmy mu. Ja tak strzelam teraz obecnie, jak widzicie, bo ja się nie znam na tych... na magach się nie znam, tak. Na tych skillach ich, Boziu drogi. Lokalny pancerz tylko dla ciebie jest. Też doszły w magu. Tych chyba nie było, tych skillów. Czapustki. Dobra. O, jak miło, żeśmy... Znaczy, ja żem spotkała znaną twarzyczkę. Dobra, zapiszę sobie może. No to tak, miluśko. Powiem wam. Jestem bardzo mile zaskoczona jak na razie. Nie wiedziałam, że on właśnie, Anders, się znajduje w tej Awakening, bo nie grałam. To już wiecie, że nie grałam. Toż ty jesteś, calały. Co ty tu robisz taki bez zbroi, bez niczego? Ratujcie się szybko! Muszę się stąd wydostać! Ratujcie się szybko, ale ty kto to mówił? To mówił Anders, czy mówił ten ocalały? Andersek, Andersuś, mógłbyś mi ten broń włączyć? Dziękuję. Będę mieć taką... A, teraz zimne. Zimnojadową broń. Dobra. Twierdza. Czyli to wyższy poziom. Nie parter. Dobra, pewnie będę musiała gdzieś okiem przejść. Kuferek najpierw. Od co bestii? Przytulę. Dobrze, że go kurde ten w drugiej części. Nie, no nie pasuje mi tam. W ogóle widzę, że ten aktor głosowy był inny do Awakening, a do dwójki też inny użyczał głosu. Tak dziwnie brzmi mi, kurde. Dziwnie to brzmi. Bardzo dziwnie brzmisz, gościu. Oczywiście. Dobra, same pieniążki. Okej, pewnie tu muszę zejść. Z drugiej strony będziemy pewnie. Cudnie. Długi łuk nie chcę. Barykady, ale to jest zamknięte, więc tu się nie dostanę. Tak, jestem po drugiej stronie. A pewnie muszę to sobie otworzyć. Tak. Kogo ja tu wpuszczę zaś? O, ależ się boimy! To nie podchodźcie bliżej! Zaraz cię... O! Trzeba więcej, by nas zabić, bestyjki! Bestyjki. Bestyjki, a ty co ty za szalony krasnol? Krasnol ogrodowy. Odblokuje mi się tu zejście? Nie, oczywiście, że nie, po co, na co, kurde. Rozwalcie mi ten, te drzwi. O, dziękuję. O, Boże, drogi. Anders, a ty jakie gifty lubisz? O Boże, drogi. Masakra ze mną. Nie pytajcie. Dobra. Chodźmy na dół. Spotkajmy tego dzikiego krasnala. Gdzie on w ogóle? On gdzieś tu uciekł. Jest tu on? Nie ma go? Rozpyknął się? Zrobił puf i zniknął. No dobra, no trudno. Tego na pewno spotkamy. Zapis. Ile tu tego się szykuje? Dobra, idę. No idź w stronę drzwi.
Tylko nie tych, tylko tamtych z przodu. Aha. Chodź tu, magu. Urloku. Nie masz genloka, hehe. Chyba sobie nie bardzo radzisz, gościu, hurloku. Dobra, już. Musicie mnie ratować. Boże drogi. Pokonaliśmy arcydemona. Ja takie zwykłe pomioty. Dobra, na razie wszystko stąd. Tu mogę wejść? Mogę wejść. Jest tu coś? Jest tu coś. Runa bariery. Tych run też nie było. Były runa tężyny. Tężyny chyba było. Ale tej na pancerz nie było, to jestem pewna. A tu coś jest jeszcze? Czy takie kółko zrobimy? Aż zerknąć na mapę. Dobrze, może pójdę tędy. Hello, ktoś się tu znajduje? Jak zechcesz. O, Gren. No to fajnie. Hello! Jeszcze więcej pomiotów. No miło, wracają niektóre postacie. Urlok Alpha. Gren. Kopę lat. Aha, parę dni tylko. Kiedy zjawiły się pomioty, pomyślałem sobie, poczekajcie tylko, niech no tu się zjawi nowa komendantka, a będziecie pluć zębami. Nowy komendant pisze. Poszedłem za odgłosami. O kurde, chłopie. Dobra robota. Ogren, ty tutaj? W dziwnym miejscu się zjawiłeś. Miałeś z tym coś wspólnego? Własnym oczom nie wierzysz, co? Też tak mam zwykle gdzieś po piątej butelce. Przyszedłem tutaj, żeby spróbować zostać prawdziwym szarym strażnikiem. No, spoko. Był tutaj, gdy wyruszałam. Nie mogę uwierzyć, że strażnicy go nie przegnali. Come on. Ta rekrutka z fantastycznym cycem. Prawdziwy skarb. Ja pierdolę. O Boże drogi. Żeby mogło być prawdziwe, co? Hej, co to za mak? Twój chłopak? Chcecie zostać sami? A, to czuchnący browarem krasnolud. O, ja cię kręcę, Ogren. Psia kostka, mak komediant. Myślałem, że ten typ umiera młodo. O kurde, ja cię kręcę, jakie świetne teksty. Ogren, chłopie, tyle lat. Dobrze jest móc cię znowu zobaczyć. Wiesz, że wstąpienie w szeregi Szarej Straży wiąże się z pewnym ryzykiem? Chcesz walczyć z pomiotami w kupie raźniej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Hej, no dobrze cię widzieć. Trudno mi w to uwierzyć. No widzisz. Nie, również. A teraz chodźmy zapoznać a to ci wam niespodzianka. Stopą. Tak jak na co? Dobre wychowanie. A ja myślałam, że my się zapoznamy z jego stopą. Tak też mogłoby być. Kurde, świetnie, świetnie. Tak, Anders, nasz nowy chłopak. Zgadłeś w 100% Ogren. Kurde, trafiłeś w dziesiątkę. Wam powiem. Dobra. Stare księgi. Aha, tu mamy receptury. A możemy się po prostu tak wyumieć, czy muszę mieć kogoś? Ciężkie buty kolcze, nie. To mogę wziąć, wywar wytrzymałości też. Ty co masz? Ciebie też mogę. A czy mogę? Czekaj, championa damy mu.
Może nie run, może nie. Mana lub wytrzymałość. Nie no, dalej nie chcę ten, i tak ty nie masz. Ty jesteś taki, ty jesteś dwuręczny z tego co pamiętam. Chłop dwuręczny. Aha. Ci dam na maksa te umiejętności twoje. A my co? My skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku udamy się z naszą nową, wesołą kompanią. Kurde. Strasznie się ucieszyłam na widok Andersa, jak małe dziecko, kurde. Ogren też, kurde, te jego riposty, tego teksty, no. Zapowiada się świetna historia. Śmieszna. Tak, widzieliście. Ktoś nimi kieruje. Arcydemon zmarł. Ale jednak ktoś jeszcze się pojawił, więc to nie jest tak, że wszystkie pomioty zrobiły sobie o pyk i już nie ma. Tylko ktoś nimi dowodzi. Kto? Sama jestem ciekawa. A my co? Zobaczymy również też. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby mi bardzo miło. A my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dragon Age Początek. Przebudzenie? Nie wiem, jak lepiej brzmi Dragon Age Początek Przebudzenie, czy Dragon Age... Jejku, Dragon Age Początek Awakening. No to nie, to już byś musiała mówić Dragon Age Origin Awakening. Dobrze. Trzymajmy się polskiej nazwy, czyli Dragon Age. Początek przebudzenia. Dzięki, cześć.